się nasza wdzięczna pamięć, modlitwa i podziękowanie, że przelewając własną krew, oddając swoje życie, czynili to, że my możemy żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Doświadczamy teraz może tego koszmaru wojny, kiedy patrzymy na wschodnią naszą granicę, na naszych sąsiadów. Było to największe i najbardziej okrutne wydarzenie. Wojna, II wojna światowa, najbardziej okrutne wydarzenie XX wieku. I dzisiaj, moi drodzy, za chwilę złożymy kwiaty, ale też w intencji wszystkich, którzy poginęli, wspólnie się pomódlmy.